Drugie spotkanie kończące rywalizację w grupie trzeciej. Jesteśmy w Paragwaju, w Asunción, Stadio Manuel Ferreira. 12 de octubre kontra América de Cali. Ameryka miała niemal pewne drugie miejsce. Musieli tutaj na wszelki wypadek Kolumbijczycy wygrać, by nawet w przypadku zwycięstwa El Nacional Quito w Santosie mieć to drugie miejsce. No i wygrali bez większych problemów. 25. minuta, Julian Vázquez po podaniu Cano strzela gola numer 1 dla América de Cali. Dwóch piłkarzy 12 de octubre, dwóch piłkarzy z pierwszego składu, Jorge Valdez i Derlis Gomez, nie mogło zagrać. Zostali zawieszeni za wykrycie w ich organizmie kokainy. Testowi poddani zostali po meczu w Quito jeszcze kilka tygodni wcześniej. No i w minorowych nastrojach grali gospodarze ten mecz. Przegrywali już po tym strzale Davida Ferreiry z 38 minuty 0-2. To jednak nie koniec bramek w tym spotkaniu. 63 minuta, atak Kolumbijczyków, dośrodkowanie Juliana Vázqueza i bramka Leonardo Moreno. Diablos Rojos, czerwone diabły, tak mówi się ze względu na barwy o klubie z Cali, o klubie América de Cali. I ten klub jako trzeci i ostatni z kolumbijskich, w komplecie więc Kolumbijczycy awansowali dalej, bo awans zapewniły sobie także Deportivo Cali, lokalny rywal Ameryki, a także Deportivo Independiente Medellin. Diablos Rojos, klub, w którym kiedyś grał Freddy Rincon, Oscar Cordoba czy słynny strzelec Antony de Avila. Ten klub, który czterokrotnie grał w finale Copa Libertadores, za każdym razem przegrywał. W tym roku gra już o ćwierćfinał. W 76 minucie Kolumbijczycy prowadzili już 4-0. Gola z karnego strzela Julian Vázquez. Wcześniej faulowany był Oscar Villarreal. No a Vázquez zdobywa w tym meczu swoją drugą bramkę. Ma już 5 łącznie goli. Po pierwszej fazie grupowej ten napastnik, no ale tych 5 bramek, to ciekawe, zdobył tylko w 2 meczach. Na otarcie łez piłkarzom z Asunción pozostał gol honorowy, bardzo ładny zresztą, Wiktora Salinasa z 81 minuty. Ameryka gra dalej, teraz piłkarze z Cali zagrają 2 mecz z Racingiem Avellaneda, bardzo dobrze grającym klubem z Argentyny, grającym dobrze i w Copa Libertadores, i w Krajowej Lidze. Klubem prowadzonym przez Osvaldo Ardilesa, mistrza świata sprzed 25 lat. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Cali na Estadio Pascual Guerrero 29 kwietnia. To potwierdzenie i końcowa klasyfikacja grupy trzeciej.